Przychodzący na świat nie jest sprawą tylko ojca i matki, ale przede wszystkim Boga Stwórcy, mówił biskup Tadeusz Rakoczy, który w uroczystość zwiastowania pańskiego 8 kwietnia przewodniczył mszy świętej w Bielskiej Katedrze. Uroczysta liturgia koncelebrowana była najważniejszym punktem diecezjalnych obchodów Dnia Świętości Życia. Ordynariusz bielsko-żywiecki w homilii podkreślił, że jedną z fundamentalnych prawd, o których należy pamiętać, jest to, że przychodzenie na świat dziecka nie jest jedynie osobistą kwestią. Nikt nie może powiedzieć: dziecko to moja osobista sprawa, ani ci, którzy dziecka nie chcą, ani ci, którzy nie myślą nawet przez moment o jego ewentualnym poczęciu, ani także ci, którzy pragną potomstwa, ale boją się o losy dziecka czy o siebie. Poczęcie jest sprawą Boga i człowieka, mówił biskup, wskazując na Maryję jako patronkę szczególnie tych matek, dla których okoliczności poczęcia nie są proste. Podczas mszy część osób zadeklarowała podjęcie modlitwy w ramach adopcji dzieci poczętych. Przed liturgią specjalny wykład zaprezentowała dr Anna Byrczek z hospicjum Świętego Kamila w Bielsku-Białej. Znana lekarz podkreślała, że hospicjum to nie tylko też życie, ale po prostu życie. Zwracała uwagę na to, jak bardzo chory chce być przydatny i zauważany. Przypomniała o wadze modlitwy chorych i za chorych. Odwołując się do konkretnych swoich doświadczeń, wskazywała, jak ważne w opiece hospicyjnej jest poprawianie jakości życia nawet w największym cierpieniu. Bez wiary wolontariusza w krzyż, który prowadzi do zmartwychwstania, opieka hospicyjna nie ma sensu, podkreślała dr Byrczek. Diecezjalne obchody Dnia Świętości Życia przygotował Wydział Duszpasterstwa Rodzin w Bielsko-Żywieckiej Kurii.